szkód, bo mieszkańcy naszej dzielnicy zgłaszają szkody. Tutaj chciałem dodać, że jeszcze były wcześniej opinia dotycząca współpracy z... Rozmawialiśmy na posiedzeniu rady. To została przekazana. No i stąd pisma, tylko to już jest zawiązujące się w innych punktach dotyczące tej ścieżki. To będziemy omawiać, dlatego żebyśmy nie mieszali. Co jeszcze się odbyło? Był wyłożony studium dotyczące przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania dotyczącego Doliny Czechówki. I na tym ogólnym spotkaniu nie zauważyłam, czy ktoś z Państwa był, więc to było publiczne wysłuchanie z różnych dzielnic miasta, byli mieszkańcy. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że ciekawą rzeczą w tym wszystkim jest to, iż tam przedstawiono, że na terenie między Aleją Solidarności a ulicą Jagiellońską, wiecie Państwo, w którym rejonie, i Sikorskiego. To jest podwórkę przed pierwszą górką, jak jedziemy Aleją Solidarności od strony południowej. Dawne stare ogródki, tam był dobry wieczór, staw, woda i tam zaprojektowany jest, to jest propozycja, staw, że to był staw, taki zbiornik wodny, bo tam w ogóle zawsze była woda, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Natomiast drugi bardzo istotny problem, jaki przekazano na tym spotkaniu, bo była dyrekcja, to jest problem zagospodarowania terenu, który obejmuje między ulicą Północną Solidarności do granic, czyli za parkanem do granic ogrodu botanicznego. Wszyscy wiecie Państwo gdzie. Tam jest też ulica Źródlana. Tam są dwa, trzy domki, tam są te słynne, znane nie tylko w Lublinie, ale w Polsce szaszłyki. I tam z tego względu, że w tej części naszej dzielnicy no, nie ma planu zagospodarowania, to złożono, bo pokazano mapę. Pytanie padło, ile wydano warunków zabudowy, bo to na zasadzie wart. Padła informacja, iż tam złożono wiele wniosków do zabudowy wielorodzinnych, co w ocenie większości tych, którzy uczestniczyli, studenci byli też. Ja wiem, gdzie to jest. Jak są szaszłyki do granicy ogrodu, tam gdzie kiedyś też było jezioro Bagna. Ale to od tej osłony, tak? Tak, za osłono do ogrodzenia. I te prywatne działki. Ale oczywiście pani dyrektor i wszyscy nie słyszałam ani nie widziałam ani jednej osoby, która by wyraziła pozytywną opinię, wręcz nie byłaby zdziwiona, że ktokolwiek zamierza tam budować. To są tereny podłogłe, gonione, to jest dolina, tam zawsze była woda, ogromne ilości, ogromne rozlewisko. To jest jedna, druga sprawa. Ja na przykład zaproponowałam, żeby to był taki teren rekreacyjno-wypoczynkowy, żeby można było urządzić, nie? I dla wszystkich mieszkańców, dla wielkiego osiedla, bo tam... Ale to jest głębiej, za tymi szaszłykami, gdzie jest ulica Zdrojowa. Jak się jedzie Północną, na wysokości tego hotelu i ta droga, tam dojazd taki będzie. Tak, proszę Państwa, żeby dokładnie obejrzeć, na stronie internetowej jest, tam są kolory. Jeżeli Państwo, bo ta informacja została pokazana wtedy, kiedy poproszono, żeby pokazać, gdzie
wydano warunki zabudowy, więc wtedy są te tereny. Jest mapa dotycząca własności gruntu, kolory są oznaczone, które są gminy, a które prywatne. Tam nie ma imienia i nazwiska prywatnego, ale jest określone, że jest to teren prywatny. Więc jeszcze do jutra będzie, to jeszcze jutro, pojutrze, więc można zobaczyć w internecie, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany. Niemniej jednak było wielkie zdziwienie, że w ogóle ktoś zamierza tam budować. Jak widzimy, są różne... Na stronie internetowej Rady jest w aktualnościach taka krótka informacja od miesiąca wcześniej. I jest możliwość od razu z tej informacji i linki od razu można przekierowuje do stron Urzędu Miasta. Także nie trzeba szukać, tylko bezpośrednio, bardzo łatwo, szybko można do tych dokumentów dojść. Tylko mówię, trzeba niektóre, bo nie wszystkie są, trzeba wygooglać te informacje, które najbardziej nas interesują. Proszę Państwa, także były podejmowane działania telefoniczne dotyczące realizacji pozostałych projektów, ale to za chwilę omówimy. Czy coś jeszcze? Jeszcze takie rzeczy może mniej istotne. Było bardzo dużo kwestii Rady Miasta. Dosłownie, już nawet nie wiem, ale to już kilka, to cztery w krótkim czasie. Wysłał mi Pan taką informację o hałasie drogowym. Ja nie wiem, kto będzie zainteresowany, ja to roześlę. To jest Pan Rzeszowskiego. Nie wiem, jakie są jego intencje. Ktoś twierdził takiego, że pierwsza wersja tych projektów wszystkich była taka, która była wiele lat temu, 2007. To były za ambitne ekrany, potem te ekrany były mniej ambitne, a powinny być to środki. Także jakąś wersję tego przysłał. No i tutaj jeszcze, no była też takie pismo, które, bo tak, tutaj przed chwilą Gosia dostarczyła nam takie pismo. Ale to nie teraz, to będzie jako zmienione, bo no musimy zachować porządek. Jeśli to jest oficjalne, to co? No, myślę, ważniejsze sprawy byłyby te dwa pozostałe punkty, bo tam naprawdę się dużo zrobiło. Ja bym tylko jeszcze dodał, że było spotkanie, złożyliśmy uwagi i było spotkanie w sprawie zmian w regulaminie budżetu OBRD. No nie wiem, tak nie trochę nie na naszej myśli to spotkanie szło. Dzisiaj tam jest dalszy ciąg. Spotkanie, ale... No dzisiaj to bardziej była praca panie, które są po socjologii dwie. Ona raczej realizuje własny projekt, bo z tego co wiem przy Cyrulicza te projekty inne. To są doktorantki i one bardziej prowadziły to na zasadzie takiej kolokwialnej, jakby mając przed sobą studentów, a nie dyskusja. No karteczki, rozdanie, tablica, co my widzimy, co ważne, kiedy my mamy w jednym paluszku na pamięć regulamin i to, co powinno być zmienione. I myśmy przekonywali, ale chcę dodać, to bardzo istotne. Na tym spotkaniu były te dwie panie, które także realizują inne projekty z budżetu miasta. Było przedstawicielstwo AZS-u, ten, który ciągle wygrywa duże i małe projekty. Było tam osób ile, czyli połowa to drugie środowisko, połowa tych osób i tylko trzech przedstawicieli rady, czyli my, z Rady Rury, taki młody pan, bo on pisał projekt. Ignaciuk. I na moje pytanie, ja zapytałam, że tak naprawdę ciałem, który ma doświadczenie, który realizuje, który później ocenia, są rady. To jest bardzo ważny element konsultacji. To my jesteśmy wybierani przez mieszkańców. To my tu na dole słuchamy głosów, my wiemy. Wychodziliśmy, o tym chwilę powiemy, park, projekt, jak ludzie od razu się interesują, przychodzą, pytają, a nie panowie, którzy pracują w klubie AZS, gdzie na okrągło siedziby ich, to są siedziby głosowań i zbierania głosów. Rzeczą niedopuszczalną też jest to, co się w tym roku zadziało, bo jak się okazało, proszę Państwa, głosowanie miało różne formy, bo na przykład spółdzielnie wygrały po raz kolejny, tak naprawdę czuby realizują cztery projekty, bo dwa ogólnomiejskie, co musi być doprecyzowane, ale to muszą być praktycy ci, co wiedzą później realizacja, co pracują nad projektami, bo mamy tą wiedzę i doświadczenie. I tam na przykład co zrobiono? Wykorzystano bazę danych.
czyli roznoszono listy, czy się zgadza, żeby wykorzystać dane. A ponieważ spółdzielnia ma całą bazę danych wszystkich swoich członków spółdzielni, biuro, i oni znowu te projekty mają, nigdy nie wygrane zorganizowanymi w ten sposób. I musi się znaleźć metoda, ale dlaczego jest to możliwe? Jeżeli z jednego komputera można niby 5, a to jest nieprawda, bo jeżeli byłaby określona możliwość głosowania osobistego i również przez drogą internetową, ale określoną z danego punktu, a nie, prawda, wszyscy poza punktami obsługi mieszkania, czyli tymi, które będą publicznie ustawiane. Także to tyle było. Jeszcze była, ja tylko jeszcze dodam, było też spotkanie pierwsze dotyczące zmian statutu. Bo też półtora roku temu myśmy uwagi wnieśli i teraz radni powołali komisję, zaczynają na ten temat rozmawiać. I też na takim spotkaniu byli. Na tym spotkaniu rozdano nam tylko informacje, ale to na następne posiedzenie Rady te materiały przyniesiemy, bo komisja powołana przez Radę Miasta, komisja Rady pracuje na tymi wszystkimi wnioskami, które zostały złożone. To jest taka księga. I ogólnie chcę powiedzieć, że niektóre te wnioski to jest kompromitacja. To dowodzi, że w ogóle ludzie nie potrafią, członkowie rady, bo to nikt inny nie składa, nie potrafią czytać w ogóle prawa, statutu, albo nigdy nie mieli w ręku i nie czytali, pisząc na przykład takie wnioski. Że jak ileś razy nie jest to, żeby go wyłączyć z pracy rady, w ogóle wykreślić. To nie jest uprawnienie rady, bo nas wybierają mieszkańcy. Tak jak radnych, tak jak posłów, senatorów, to są wybory bezpośrednie. Żeby nakładać kary po 200 zł. To w ogóle w polskim prawie jest niedopuszczalne, więc to dowodzi mnie, jak bardzo wymaga to jednak szkoleń tych, którzy przychodzą pracować po raz pierwszy. Ale pracę na tym etapie my jako rady nie mamy żadnych swoich możliwości. Komisja opracuje wszystkie te wnioski i wtedy będzie przekaz do rad. My je ponownie otrzymamy i będziemy nad nimi pracować. Czy jeszcze w tym punkcie między to już? Czyli czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos, ewentualnie zapytać? Znaczy ja bym tylko dodał, jeżeli tylko dosłownie zrobią rzecz. Jeżeli chodzi o to opracowanie przechówki, to opracowanie przechówki, tutaj było powiedziane, obejmuje obszar od ogrodu botanicznego, od ogrodu botanicznego do mniej więcej do Poniatowskiego. Natomiast potem jest kalcer dalej, można powiedzieć. Tylko tyle, że była też w ramach tego zielonego budżetu szerokie przedstawiło taki projekt, jakby to powiem, zagospodarowania bulwaru, jak to mnie nazywają. Czyli tutaj na trzecich Monika siedzi mniej więcej. Ja tylko tyle powiem, że ja to jest zainteresowany, żeby też spróbował ewentualnie to zobaczyć. Ale jakby najbardziej skuteczne jest to, że jeśli się widzi potrzebę składania wniosków. No ja powiem szczerze, że ja się cały czas waham, ale tutaj my mamy różne zdania na temat właśnie tego wniosków do właśnie do tej przeszkody. Ja cały czas się zastanawiam, czy jednak nie powinno być jakieś połączenie pomiędzy Warszawską a Sikorskiego Połowy. To nie kiedyś żeśmy u Tajnowskiego, żeśmy to przegrali kiedyś. Walczyliśmy o to. Bo szczerze mówiąc też, teraz była robiona przechówka, przy moście nie było nawet przejścia dla zwierząt zrzuconego. Są to tak jak enklawy przy przechówce, nie ma żadnych połączeń. Ja się znaczy, tak zastanawiam, czy jednak mimo wszystko nie Gładkę na górze jest ta jedna wybudowana. To są ogromne koszty. Nie możemy infrastruktury co 200 metrów ale budować, to jest plan, bo to jest... który może być, nie mówię, że to musi być zrealizowane, bo to może być za wiele lat zrealizowane, ale żeby dostać może taką możliwość. Ale to myślę, że to tutaj na tym etapie, nie wiem, czy tego typu urządzenia przejścia od tej strony, to połączenie docelowe. Czy one w ogóle w to wchodzą? Czy one w to wchodzą? Ale to indywidualna sprawa, rozumiem. Każdy z Państwa, jeżeli każdy mieszkaniec Lublina, nie tylko dzielnicy, ma prawo wnieść uwagi do każdego dokumentu dotyczącego wyłożenia planów zagospodarowania, zarówno przy studium, co miało miejsce, jak i także przy wyłożeniach planów poszczególnych obszarów. A w tym wypadku dotyczy to obszaru rzeki Czechówki, nie całości, tylko do tutaj jakby rejonu, który nas dotyczy.
To jest, proszę Państwa, tyle. I punkt piąty. Realizacja, interwencja Rady, to znaczy realizacja i interwencje dotyczące zadania budżetu obywatelskiego. Czyli krótko mówiąc, wszyscy widzimy, wszyscy już wiedzą, dotyczy to chodnika i ścieżki, który już jest rozpoczęty. Drzewa też dzisiaj wycięte, uporczywie idą bardzo dalej znowu do przodu. Wczoraj jeszcze nie widziałam tych drzew, celowo oglądałam te koparki. Dwa spotkania było na ten temat w terenie dwie wizje, bo kiedy zobaczyliśmy, jak to wygląda już w terenie, nasze zdziwienie było ogromne. Nie było akceptacji i zgody na to, co tutaj się zadziało. No i uzgodniłam z dyrektorem, wręcz prawie zażądałam wizji lokalnej z przedstawicielami zarządu dróg i mostów, wykonawców, jak i również przedstawiciela ochrony gospodarki komunalnej. No i takie spotkanie się odbyło. Radek, proszę trochę teraz. Znaczy powiem tak, myśmy dosłownie zdecydowali kilka rzeczy. Najbardziej szokujące... Tu tam pismo, jakie myśmy wnioski wypisali. No. Znaczy ja bym tak bardzo w skrócie, bo czasu w tej chwili nie wypowiemy za dużo, ale powiem tak. Na wysokości placu siłowni i placu zabaw tutaj po sąsiedzku nie zgadzaliśmy się z ta ścieżka według naszej oceny była niedostosowana do sąsiednich, do sąsiednich urządzeń. W strefie bezpieczeństwa urządzeń, które znajdowały się niemal 2 metry od ścieżki rowerowej, powstała skarpa, ścieżka została wysunięta na kilkadziesiąt centymetrów do góry. I po naszej interwencji ta wygląda, że ta sprawa zostanie zrealizowana, między innymi dlatego, że prawdopodobnie rzędne w stosunku nawet do dokumentacji, którą robił ten sam wykonawca, robił dokumentację, przekroczył. To znaczy nieprawdopodobnie, dodam, bo na spotkanie wizji ja mam taką zasadę, że jeśli oficjalnie przyjeżdżają dyrektorzy, to musimy mieć dokument. Wizja lokalna, z której jest notatka służbowa i my mamy kopię. Jak i również później efektem tego jest pismo wysłane do Zarządu Dróg i Mostów na te wnioski, z którymi się nie zgadzaliśmy. I na drugim spotkaniu, na drugiej wizji oni również przyznali, że rzeczywiście projekt został wykonany i to, co jest w terenie, nie jest zgodne, bo jest wysokościowo. I oni zobowiązali się do dwóch rzeczy. Podniesienia części ogrodzenia placu zabaw od ścieżki. I przesunięcia. Tak, i przesunięcie, by to nie było bo tuż. Problem polega na tym, że no narożnikiem ta ścieżka waliła po prostu nieładnie mówiąc tą. No. I najgorsze co jest to ścięcie, bo oni szli, jak zauważyliście tam Państwo, szli do góry, wynosili tą ścieżkę na skarpę i jak później nagle przejść po, na wysokości wjazdu do szkoły, wejścia. Nie było to łatwe i nie jest łatwe do dziś. Druga była notatka. Potem następna sprawa za ogrodzeniem kościoła. Zrobione to zostało trochę wyżej. Ostatecznie proboszcz się na to no, zaprosiłam ale zrobione zostało do samego ogrodzenia kościoła. Zablokowałoby to nam projekt budżetu obywatelskiego, który został wygrany. Czyli budowa oświetlenia, ten, który już ma. No i mają być zostawione przepustki, żeby można to było te lampy wstawić. Ale powiem, to był ostatni moment i gdybyśmy mieli poważny kłopot, być może nawet by się okazało, że kolejny projekt budżetu obywatelskiego trzeba. Ale dlatego, że my jakby nie jesteśmy obojętni na to, co jest, bo to za nasze pieniądze podatników i dla nas mieszkańców, więc nie może być fuszerka, tylko musi to być wykonane, a wiele na terenie dzielnicy zostało zrealizowane i wiemy dokładnie, jak należy. I ostatnia sprawa, to też bardzo tutaj, która była największa dyskusja, to dotyczy miejsca, gdzie ścieżka ładnie są po 90 stopni, wzdłuż przechodzi od rejonu tej przy placu od siłowni w kierunku równolegle do ulicy Świerkowej. Znaczy sam bieg tej ścieżki. Jak widzicie Państwo, wycinają drzewa, bo ta ścieżka nie może tak być, żeby nie było. Ona musi tak biec, bo ja w ogóle
Nie chcę na ten temat. No może dłużej nie rozmawiajmy, bo to zajęło za dużo pół godziny. To nam zajęło 2,5 godziny. Proszę Państwa, myśmy swój wniosek jednak, bo cały czas chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Proszę Państwa, kto ma dzieci, wnuki, to wie, że dziecko ma wyobraźnię, którą my nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć ani wyobrazić. I jeżeli będą jechać tam rowerem, to dzieci będą jeździć na deskorolkach, na deskach, na rowerach. Góreczka będzie mała i zakręt, więc to będzie coś niewyobrażalnego. To jest rzeczywistość jakaś już pojazdy. Znaczy, a nagle pojazdy, tam będą wjeżdżać. Musi być pewna widoczność i bezpieczeństwo. I co w trakcie zmiany ustalono? Dwie rzeczy. Że będzie próg, czyli od za tą ścieżką 10 do 12 cm będzie podniesiony wyżej ten wiatr. Żeby samochody wjeżdżając czy wyjeżdżający, żeby go tak raz przejechało, żeby on zawsze wiedział. Drugi element zabezpieczenia to jest wymalowanie na czerwono całego tego pasu, tej ścieżki, żeby każdy widział też, że jak wjeżdża, czy chce wjeżdżać, głównie z tamtej strony jak wjeżdżają, to się dzieje rano, w południe i po południu, żeby było widoczne, że jest to jakaś szczególny pas drogowy. No to są problemy. Trzecia sprawa, podcięcie drzew, który poprawi widoczność. No tam w ogóle te świerki jeden wycięty. Czwarty, denivelacja terenu, która by nie była konieczna, gdyby ta ścieżka leciała bliżej chodnika. No i jak to się ostatecznie zakończy, to tam jeszcze dyskusja trwa. Czy zrealizują w tym roku, jak pogoda pozwoli, to zrealizują. Jeżeli nie, to wielka nasza prośba była, żeby dokończyć do ulicy Zbożowej, żeby ta ścieżka była. Bo tam się urywa, ale panowie na razie tego nie robią, dlatego że tam zarząd dróg realizuje zatokę i oni nie mają możliwości wjazdu. Ale miejmy nadzieję, że tamten przynajmniej odcinek, że może całość się uda, żeby tu na wysokości szkoły i cały ten odcinek już był zrealizowany. I tutaj te wnioski. Proszę Państwa, to i takie małe są możliwe, dlatego że tu jest zaprojektuj, wybuduj, czyli inwestor, który realizuje, sam projektuje i nie ma, i to jest na zasadzie innej procedury, takiej dużo szybszej, ale to nie, to już Państwo pokazali. To było pierwsze wnioski. I w wyniku tego było od razu ustalone spotkanie następne. Proszę Państwa, czy pytania w tej sprawie są? Jeśli nie ma, przechodzimy do zadania, do realizacji punktu 6. Informacja w sprawie projektu zielonego budżetu. No i znowu realizacja tego projektu. Kto był z Państwa, ci co nie byli, żeby wiedzieli, kto był na tym spotkaniu? Projektanci, oczywiście mieszkańcy również byli. Jeden pan bardzo miły z ulicy Modrzejewskiej, notabene, który ukończył studia architektura krajobrazu, który już pracuje na tym wydziale i zrobił nam zdjęcie i jest na naszej stronie z tego spotkania. Kto z Państwa był, proszę podnieść rękę do góry. Pani Zosia też była i byli jeszcze mieszkańcy, bo ci projektanci mieli miesiąc czasu. Radek, tu jest ten projekt, kto nie był, możemy pokazać. Na razie jeszcze nie ma ostatniej wersji, ale jak... Znaczy jest jedno zagrożenie, jak zwykle nie ma. Proszę Państwa, jak bardzo ważne są konsultacje, to widzieliśmy sami, bo my tu żyjemy, my tu mieszkamy, my widzimy, którędy ludzie chodzą, jak powinien wyglądać projekt, a nie ktoś, kto ma komputer i wyobraźnię. Więc, ale to zostało skorygowane i wygląda, że... Dorysowano tu takie półkole ławeczki, żeby można było usiąść, bo tu jest ta ścieżka i chodzi. Znaczy, został charakter tego parku, został zachowany. Taki charakter leśny. To są ścieżka, to jest ścieżka, gdzie teraz chodzą z psami, ale to będzie ścieżka niewydeptana w ziemi, w błocie. I ważne jest to, że dużo drzew jednak przy kontroli tej dendrologicznej okazało się, że jest chory. Proszę Państwa, i to bardzo ważna informacja. Każde drzewo, które tam jest zaznaczone, a jest ich na pewno około 30, to są drzewa do wycięcia. Jeżeli ktokolwiek Państwa będzie pytał, te drzewa zostały zbadane,
One są wszystkie w środku puste. To są drzewa martwe, które stoją i które będą wycięte. Myśmy też, jak ksiądz przychodził, zaprosiłam na to spotkanie, na wizję, to również poprosiliśmy, żeby miał wiedzę i pokazaliśmy, że te drzewa będą do wycięcia, bo wiemy, że ludzie są, którzy chronią przyrody, nie wiedząc, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Tak. Tam dużo więcej posadzone. No. I teraz nasza rola jest ogromna, żeby to w zielonym budżecie się znalazło, bo to jest projekt. My mamy argument mocny. Wydano pieniądze na projekt. Mieszkańcy już go znają. Prace zostały podjęte, tak, więc... Jest zrobiony nieładny. Jak zwykle nigdy nie ma nic dobrego. To nie zwrócili tego kosztorysu. Ale kosztorys to jest 1,5 tysiąca i 3 dni roboty, to trzeba uzupełnić. No, pani dyrektor będzie w czwartek. Ale oni później będą opracowywać, bo w tej chwili... Nie, oni mają to tak dokładnie w tej chwili nie wpisują już konkretnie projektów, tylko jest budżet zielony i pula. Ja nie wiem, czy tam badanie jest tylko jeden koszt na otwarcie. Nie wiem. Więcej zapewniali nas, że przy ścieżce, ta, która ma zostać głównie dla spacerujących, bo tam dużo spaceruje psów, to... Ale jakbyśmy tak mogli pana poprosić, bo nagrywa nas pan, żeby pan się przedstawił. Dobrze, przepraszam, bo się tak spóźniłem trochę. Ja pana znam, ale koleżanki moje nie znają, powinien pan to uczynić. Dobrze, spóźniłem się, nie chciałem przerywać. Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności. Jestem tu, ponieważ jako organizacja drugi rok z rzędu prowadzimy monitoring Rady Dzielnic. Przychodzimy na wybrane Rady Dzielnic, nagrywamy posiedzenia, publikujemy w internecie po to, żeby z jednej strony mieszkańcy mogli się zapoznać z tym, co państwo robią, dlatego ja też notuję, jak są te punkty, ponieważ zauważyliśmy, że jeśli jest w programie tak, że można sobie punkt 5, na przykład zielony budżet obywatelski, która minuta i od razu przejść w filmie, to chętnie to ludzie oglądają. Na początku, bo było przyjęcie porządku, nie tego, porządku obrad. Było też protokół z... A to pan wspomina. To wszystko, to pan wie. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i też inni członkowie z innych rad dzielnic zauważyliśmy, też oglądają, bo są ciekawi, jak to na różnych dzielnicach wygląda. Tyle z mojej strony. Mogę jeszcze powiedzieć, że ostatnio, bo to też może być dla państwa taka ciekawostka, w ostatnim projekcie nowej ustawy o jawności życia publicznego, która była procedowana, był ustawodawca, wymyślił taki zapis, że wszystkie posiedzenia organów władzy publicznej, jednostek pomocniczych miałyby być nagrywane. Także... Tak, ale to nie jest jeszcze przyjęte. Nie, nie jest to jest przyjęte, ale tak projektu, jakby też będąc tutaj państwu chcę powiedzieć, że ustawodawca jakby widzi taką potrzebę, żeby także tak, wszystkie jednostki pomocnicze... Rady. Tylko ona później jest jakiś czas, 2 miesiące, a później jest archiwizowana, bo jest sporządzony protokół. Znaczy, ja nie wiem, czy się przyzwyczajać, bo to może nie być. U nas nie ma tajemnic, nie ma żadnych spraw. Powiemy, że dzisiaj mamy troszeczkę skromniejsze, bo zawsze w posiedzeniu omawiamy punkty bezpieczeństwa, są przedstawiciele policji, straży. Dzisiaj z jednego wyjątku, my mamy co miesiąc, jak pan się zorientował, dzisiaj wyjątkowo ten punkt nie jest realizowany, bo mamy połączony z punktem spotkanie opłatkowe, więc żeby nie przedłużać, dlatego... A zaraz w styczniu, za chwilę się spotykamy znowu. Proszę państwa, ty masz możliwość wydrukowania kolorowego. Tak, tak. Kto chce, to nie oddamy. To może zostawmy tak? Trochę na te spotkanie, bo to jest pokazane. No to pokażemy, ale to na spotkaniu będziemy... Ja też to Nie, za to nie ma, ale ja to mogę... Ale na razie trzeba zapytać. Proszę państwa, żadnego dokumentu, który nie jest oficjalnym dokumentem ani nazwisk, nie możemy w ogóle wrzucać. Pobierzemy my z Radkiem i ty byłaś odpowiedzialność za to. Materiały to na zasadzie współpracy projektantów, konsultacji, oni nam przesyłają, ale to nie jest jeszcze z pieczątką, nie jest oficjalny dokument. Nie. Więc on będzie, jak będzie, na pewno umieścimy, bo to dotyczy naszej dzielnicy. Ale dokąd nie jest oficjalnym dokumentem, to nie, bo nie wiemy, jak to będzie.
Proszę Państwa, jeśli w tej sprawie, po raz kolejny podkreślam, jak bardzo potrzebne są konsultacje dotyczące każdej realizacji inwestycji, zadania na terenie dzielnicy. No mi się wydaje, że nawet właśnie też powinna być możliwość nie tylko w czasie realizacji, że tak powiem, zabierania głosu jako Rada Dzielnicy w stosunku do miejskiego oddziału, ale też przy odbiorze ostatecznej inwestycji dzielnicy powinien być też przedstawiciel na Rady Dzielnicy. Właśnie zawsze z rezerwy celowej i budżetu obywatelskiego. Dlatego też bezwzględnie trzeba będzie dążyć do tego, żeby w regulaminie budżetu obywatelskiego taki zapis był, jak będzie litera prawa regulamin, to nikt później łaski nie robi i uprawnienie taki jest. Podobnie w statutach, jeżeli chodzi o rezerwę celową. W statucie rezerwy celowej póki co nie ma opisanej, bo wtedy, kiedy były pisane statuty, to rezerwa celowa nie istniała. Ona dopiero istnieje od lat około 10, więc, ale ją trzeba nanieść do statutów obecnie obowiązujących, żeby była ta informacja. Bardzo proszę. Ale na każdej lotce w budżecie była. Ale tam jest strona, cała nasza. Jak się wchodzi na tą stronę, to nie był od razu budżet, tylko są wszystkie informacje. Ale może właśnie, może jakieś ulotki takie z naszej tablicy. Ale tam mamy, nie wiem. Na przykład dużo przypominamy, wchodźcie na tą stronę. Znaczy, to znaczy tak, jakąś akcję informacyjną na wiosnę zrobimy po prostu. Tak? Na wiosnę. Bo to ludzie tak, no, wiedzą, ale to nie... Znaczy mi się wydaje, że te ulotki, które miały wtedy, były wcześniej podane, te projekty są z obywatelskiego, to miały one dużo... były w każdym domu. W każdym domu. Z drugiej strony jednak była ta informacja o tej stronie Rady Dzielnicy. To była wtedy, wykorzystaliśmy tę sytuację na dla Boga, dla pracy, na dwóch te prac. Ale strona była podana. Ja wiem. Ale ulotki wylądowały w koszu. No nie w koszu. A w jaki sposób inaczej też? Nie. Na pewno zrobimy to, że pomyślimy o akcji promocyjnej, czyli wniosek, ale to we wnioskach. Jakby przerzucimy, żeby na następnym bądź na najbliższym posiedzeniu Pani Basiu, czyli to do wniosku, zastanowić się nad promocją strony internetowej. Dobry wieczór, witamy. Jako przedstawiciel naszego koła. Witamy gorąco. Proszę na razie usiąść, później przejdziemy klubu seniora. No, tak. No, miło nam, jeszcze raz witamy. Za chwilę przejdziemy. Proszę Państwa, i przechodzimy do park. Mamy informację o realizacji zadań z rezerwy celowej dzielnicy. Króciutko. Zostały wszystkie zrealizowane. Omówione, wszystkie zrealizowane. Także jesteśmy chyba jedną z nielicznych dzielnic, że zrealizowane zostało wszystko. Z tym, że no to powiedzmy, musimy już myśleć o przyszłej rezerwie celowej. To jest zadanie nawet na styczeń, bo my już w styczniu powinniśmy wysyłać do miasta, żeby nam wyceniali te projekty, żebyśmy mogli ostatecznie, powiedzmy najpóźniej w marcu, podjąć ostateczną decyzję, bo jednak ten cykl realizacyjny w mieście jest tak długi, że jeżeli my to nie zrobimy wczesną wiosną, to my po prostu potem nie jesteśmy w stanie. To już po prostu nerwowo wykończamy się, że to jednak... Ale na ten rok nie mamy pomysłu na razie. No, ale każdy ma myśl. Tak, u nas nie ma roku bezdomnych. Proszę Państwa, ta ścieżka, która została wybudowana na Botaniku w ramach rezerwy celowej, jest ogromne zadowolenie, bo to po pierwsze ucywilizowało przejście, bo tam było błoto, połączyło te osiedla, ludzie korzystają, dzieci, matki z wózkami. Mało tego, poprawił się taki część taka widokowa, bo wzniesiono wyżej, nie? No tak, a teraz wiemy, że mamy w ramach budżetu ten park linowy. Miejmy nadzieję, że protestów mieszkańców nie będzie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że
protesty. Mieszkańcy obok powiedzieli, że oni nie chcą żadnego parku, niczego, bo im dzieci hałasują. Więc nie jest tak łatwo. My się staramy, pracujemy. Są zrealizowane, ale na etapie realizacji to jest wielu, którym przeszkadza wszystko. I szkoła, bo dzieci są, więc jakby nigdy nie byli dziećmi i nie mieli. Przeszkadza im plac zabaw, ale z tym się też musimy zmierzyć. Proszę Państwa, w takim razie wolne wnioski, jeden wolny wniosek. Zrealizowaliśmy punkt 6 informacji w sprawie projektu zielonego budżetu i punkt 7. A to za chwilę, ja tylko te wolne wnioski. Dobrze? Informacje z zadań rezerwy celowej już zrealizowaliśmy. Przechodzimy do punktu 8. Wolne wnioski, oświadczenia. Jeden z wniosków został zapisany, pani Doroty. Teraz bardzo proszę. Znaczy tutaj koleżanka złożyła taką informację. Myślę, że to trzeba się gdzie zapoznać na swoje... Mogę ja zobaczyć? Otóż jedna z nauczycieli szkole prowadzi grupę teatralną taneczną. Jest to bardzo młoda, ambitna osoba. Podobnie sporo takiej działalności nie było. No i zwróciła się z prośbą do rady tutaj na to, jak odpowiednio piśmie. Prośba o dofinansowanie działalności tego koła teatralno-tanecznego. Proszę na radę przekazanie mi więcej pomocy na właściwie możliwość zakup materiałów i uczucie projektu do tańca prywatnego. Tylko z góry zaznaczam, że nie ma możliwości, jeżeli to jest działalność jednocześnie gospodarcza, czyli czy nie prowadzi działalności na zasadzie zarabiania. Jasne, to musi być, to my w takim razie skierujemy to do także zapytania. A jest dyrektor? Nie. Proszę Państwa, tą sprawę, z tym pismem zapoznamy się. Z tym pismem zapoznamy się. Zapytam dyrektora. O, proszę. Teraz zdecydowanie więcej dzieci już To jest na zasadzie tak jak było u seniora. Wsparcia rzeczy, którą gmina, czy będzie w zakresie działalności gminy. Prawdopodobnie będzie można z rezerwy celowej na ten temat. Choć tak na marginesie powiem, że dyskusje są prowadzone, jeśli chodzi o rezerwę celową, że nieporozumieniem jest przeznaczać rezerwę celową na zadania, które realizacji ma gmina. Czyli na oświatowe, na zadania kulturalne czy inne, bo to jest, daje gmina, żebyśmy my im z powrotem oddali. Rezerwa celowa ma trochę inne zadanie, no bo oni tak finansują. Czy będzie zgoda na to, bo pani kierownik referatu do spraw samorządu mówi, że będzie rozmawiała na ten temat z prezydentem, bo coraz to więcej sięga osób i dojdzie do tego, że ta rezerwa celowa będzie na wspieranie dalej placówek, które są i tak z mocy ustawy finansowane. Tak, w zeszłym roku było takie, że coraz to więcej. Dotyczący na to, że Rady Gminy przeznaczają pieniądze, okazuje się, że coraz więcej na szkoły przeznaczają. Tak, i to jest bez sensu, bo to nie jest zwrot. Nie, tylko nie mówimy, jednakże może dobrze byłoby ustawić limit dofinansowania tego typu działalności, że nie do tej strony nic Rada nie przeznaczy ze swoich środków. Ale to na przykład no pewien limit, no właśnie nie, 10-15%. Pani Małgosiu, my jeszcze też porozmawiamy, porozmawiam z dyrektorem, bo może nie będzie potrzeby rady. Dyrektor ma możliwości, jest tak zwane subkonto, jest szkoła nowa, piękna, jest masa zajęć, wynajmowane sale i inne zajęcia i to jest na tym subkoncie, jest tam jakaś suma. Ale to na ten moment pismo wpłynęło, myśmy przyjęli. Pismo będzie umówione, zapoznamy się pani Małgosiu na styczniowym posiedzeniu, bo ono wymaga wyjaśnienia. Więc finansowanie tego typu działalności, które na samą
Proszę bardzo, ale tu jest płacony nauczyciel za wynajem sali, tak? Nie. Tego rodzaju działalność podatki, to tylko i wyłącznie pracy nauczyciela w ramach wynagrodzenia, czy otrzymanie to nauczyciel. No właśnie, i teraz widzi pani. No, więc to musi być wyjaśnione i bardzo dobrze. My zaprosimy nawet panią, prawda, jak będzie trzeba, zobaczymy. W każdym razie proszę zanotować, że otrzymaliśmy pismo od pani Anety. Proszę, gdybym nie pomylić nazwiska. Przyjęliśmy, natomiast tematem zajmiemy się na następnym posiedzeniu Rady. To jest twoje, Małgosiu. To jest to jako załącznik. Aha, jako załącznik. Ale może by było... Dobrze, to by to dopuszczone. Proszę państwa, i realizacja punktu 9. Spotkanie upadkowe. Ja jeszcze nie wiem, jak mi się wydaje, że powiem, no tak musimy wyznaczyć jeszcze taki... Spotkania następnego, a później opracujemy na cały rok harmonogram. Nie, w styczniu będzie opracowany harmonogram na cały rok. Czy macie państwo już na ten jeden, a w styczniu na cały rok harmonogram i dyżur? I musimy dyżur jeszcze też na pierwsze posiedzenie. Bo potem sobie na jak są poniedziałki w styczniu? Nie, ale to jeszcze jest sobota, to dobry dzień. Czyli 8 stycznia Rada ustaliła spotkanie pierwsze w roku 2018 i dwie osoby do dyżurów. Kto z państwa? Tak? Kto jeszcze? Druga osoba? Dobrze, pani Dorota. Proszę państwa, zostało nam to zrealizowane. Już idziemy. Zaraz, zostało nam spotkanie opłatkowe, no i tam zakończę posiedzenie. Za tą część dziękuję bardzo. Przenosimy się do sali, w której będzie spotkanie opłatkowe. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli, panu też. Czy możemy prosić o wpisanie się do listy gości?